hej, z tej strony Zuza, a to jest moja szuflada i zapraszam Was bardzo serdecznie na filmu, w którym tym razem pokażę troszeczkę moich wakacji czytelniczych. Jesteśmy na wyspach Zielonego Przylądka. Ahoj, przygoda! Moi drodzy, wyspy Zielonego Przylądka znane w prawie chyba wszystkich krajach jako Cabo Verde, tylko my się tutaj troszeczkę na tym tle wyróżniamy. Jest to pełna egzotyka, jesteśmy nad Oceanem Atlantyckim, koło Afryki, patrząc na mapie, gdzieś tak w połowie Afryki. To nie jest stary materiał, ponieważ nadal jest styczeń. Może nie bardzo widać po moim jakby klimacie, ale jest. Jak wspominałam w poprzednim filmiku, jestem na wakacjach, ale są to wakacje też czytelnicze, poza tym, że relaksujące. I opowiem Wam najpierw, co udało mi się przeczytać do tej pory, a potem pokażę Wam troszeczkę wysp Zielonego Przylądka. Aktualnie jesteśmy na wyspie Sal, jest to wyspa stricte turystyczna. To jest zima na wyspach Zielonego Przylądka, czyli mamy średnio 25 stopni. Oczywiście w słońcu jest troszeczkę cieplej. Jest też sezon kitesurfingowy, windsurfingowy, ponieważ mamy tutaj dosyć spory wiatr. Dla osób, które nie są przyzwyczajone do tropików, takich jak ja, ten wiatr to jest bardzo przyjemne ochłodzenie w trakcie dnia. I co? Przejdźmy do tego, co przeczytałam. Mimo tego, że zapowiadałam, że zacznę moje wakacje czytelnicze od Dune, to najpierw skończyłam książkę Macieja Marcisza, Taśmy rodzinne. Mam nadzieję, że jesteście w stanie dojrzeć okładkę. Jest to książka, którą zaczęłam jeszcze w zeszłym roku. Książka ta opowiada o dwóch pokoleniach polskiej rodziny na dorobku. Pierwsza to jest ta, która jeszcze jakby w czasach komunistycznych ma swoje korzenie, czyli tam jest takie typowe od zera do milionera, jeżeli chodzi o ojca głównego bohatera. I jest jeszcze postać syna, który z kolei urodził się w rodzinie posiadając zawsze wszystko. Czyli mamy tutaj jakby do czynienia z historią takiej rodziny na dorobku oraz rodziny, która po prostu ma mnóstwo pieniędzy i za bardzo nie wie, co z tym zrobić. Ta książka przede wszystkim pokazuje, jak Polacy sobie radzą z pieniędzmi, jak sobie radzą z wychowaniem oraz z sukcesem swego rodzaju lub jego brakiem. I wydaje mi się dosyć ciekawa tematyka. Wydaje mi się, że wszystko to, co autor chciał nam przekazać, jest tutaj. Jest to napisana książka bardzo dobrze. A tak z ciekawostek to jeszcze Wam powiem, że na samym końcu tej książki w dopiskach są podane źródła, z których autor korzystał, nie chcę powiedzieć zerżnął, ale przeredagował na swoją korzyść. I to jest jakby taka lista, nie wiem, czy to widać, taka lista, z którą pierwszy raz się w życiu w jakiejkolwiek książce spotkałam, także to jest nowość. Można by powiedzieć, że jest to taka charakterystyka polskości, biorąc też pod uwagę przemianę ustroju u nas w kraju oraz tego po prostu, jak jako społeczeństwo się wzbogacamy do dzisiaj w zasadzie. Także jest to dosyć ciekawa pozycja. Ja wzięłam tę pozycję głównie ze względu na bardzo pozytywne recenzje. Powiem tak, książka moim zdaniem dobra, natomiast czy jakaś rewelacyjna, no to już nie jestem tego pewna. Niemniej jednak przyjemnie mi się to w samolocie czytało. Razem już zgodnie z planem, jaką zaczęłam czytać na tym wyjeździe, jest Duna Franka Herberta. Mam nadzieję, że ją widzicie. Jest to książka z gatunku fantasy science fiction. Tak jak mówiłam, w tym roku chcę troszeczkę więcej tego rodzaju literatury czytać. Byłam również na filmie i właśnie w momencie jestem jakby w mniej więcej na końcu pierwszej księgi, są trzy. I zbliżam się do kulminacji tego, co działo się w filmie. Niedługo zacznę czytać wszystko, co będzie dla mnie nowością. Niemniej jednak książka jest bardzo wciągająca. Od pierwszych stron w zasadzie wciąga do tego świata pustynnego. Przyznam szczerze, że w takim klimacie czytanie o świecie pustynnym, no,
pasuje, nie powiem. Jedyne, co mogłabym powiedzieć, jeżeli chodzi o jakąś wadę tej książki, to to, że jest po prostu bardzo, bardzo dużo postaci. Ciężko jest to wszystko spamiętać i może rzeczywiście, gdybym nie oglądała filmu i nie znała jakby roli poszczególnych postaci, no to może bym już o nich zapomniała, ale w momencie teraz jakby mojej lektury jestem bardzo zadowolona. Pewnie szczegółową recenzję Wam zamieszczę, kiedy skończę, bo jeszcze trochę mi zostało. Niemniej jednak Duna jest naprawdę fajną, wakacyjną pozycją i jeżeli ktoś wybiera się z Was tak jak ja do ciepłego miejsca, to rzeczywiście klimat pustynny tutaj pasuje. To było niezamierzone, wyszło troszeczkę przypadkowo. Niemniej jednak Duna to jest dobra pozycja w klimat tropikalny. Zanim zabiorę Was ze sobą na krótką wycieczkę po sal, to chciałabym Wam jeszcze podać kilka informacji odnośnie tej Wyspy Zielonego Przylądka. Sal znajduje się około 500 km na zachód od... Znaczy 500 km na zachód stąd jest wybrzeże Brazylii, 500 km na wschód stąd mamy wybrzeże Senegalu. Jest to wyspa stricte turystyczna. Wyspy Zielonego Przylądka posiada aż 3 wyspy stricte turystyczne. Wyspa, na której znajduje się stolica Praia, jest stricte dla osób lokalnych i generalnie tam jest taki ośrodek główny życia lokalnego, natomiast tutaj na sal są głównie hotele i turyści. Jeżeli chodzi o wielkość tego miejsca, to wszystkie Wyspy Zielonego Przylądka, łączna populacja, to jest około 500 000 ludzi. Tutaj na miejscu teraz znajduje się około 40 tysięcy osób lokalnych. Dużo osób też wyjechało w zeszłym roku z wiadomych przyczyn, ponieważ w momencie, kiedy tutaj wyspy się zamknęły, no to tutaj nie było jakby pracy. Ale teraz już jest tutaj więcej tych osób lokalnych. Mówi się tutaj generalnie rzecz biorąc po portugalsku, natomiast lokalni mieszkańcy mają swój własny język i jest to mieszanka portugalskiego i jednego z dialektów afrykańskich, ale da się dogadać w kilku językach, nawet po polsku można się tutaj dogadać, ponieważ ze względu na dużą ilość turystów z Polski, no to lokalni handlarze są przygotowani na taką sytuację i na pewno sobie tutaj poradzicie nawet języka nie znając. Jeżeli chcecie przyjechać tutaj w sezonie letnim, to na pewno będziecie mogli też być świadkiem czegoś wyjątkowego, czyli sezonu, w którym żółwiki będą wracać, rodzić się i wracać do oceanu. Jest to gdzieś w okolicach sierpnia, z tego co nam przewodnik tutaj tłumaczył. Także na pewno to by była taka dodatkowa okazja, jeżeli chcecie tutaj przyjechać latem, natomiast wtedy musicie się przygotować na dużo większe temperatury niż te 25-27 stopni, jakie aktualnie teraz są. Przejdźmy do oglądania wyspy.
chodzi o czytelnicze wakacje i zwiedzanie Wysp Zielonego Przylądka razem ze mną. Mam nadzieję, że taka forma wideobloga Wam się podobała. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące Wysp Zielonego Przylądka lub tych książek, które aktualnie czytam, to zadajcie je w komentarzu. Ja chętnie na tyle, na ile moje kompetencje dotyczące wiedzy podróżniczej pozwalają, Wam odpowiem. Ode mnie to wszystko. Jak zwykle, nie mam zakończenia. Narka!